it up. Dzień dobry, witam z kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jestem jeszcze w domu, ale to zaraz się zmieni, ponieważ za chwilkę wychodzę z domu, jadę do dentysty, ponieważ jakieś tam zaczęły mi się pojawić delikatne problemy z moimi zębami, ale to nic, no, mam jedną plombę na 29 lat życia, to nie jest i tak źle, więc duży plus, więc idziemy ogarnąć, co się dzieje. Ale co jest najważniejsze dzisiejszego dnia? Dzisiejszego dnia najważniejsze jest to, że dzisiaj ląduje Szarlotka, Luka, Angelika na lotnisku Chopina, po których ja jadę, więc mega się cieszę. Trochę się przypomina ten film, kiedy witałem Lukę i Angelikę solo, kiedy wracali chyba z Dominikany, czy skądś, czy z Włoch. Witam cię, panie polskie zwyczaje, chlebem i solo. Jak smakuje? Jak Polska. Dopiero jak wychodziłem tutaj, no. Tak wychodziłem, coś mi się może, że będziesz, nie? No. Zauważyłeś? Dzień dobry. Zauważyłeś, że w jedno miejsce... Od razu mi zauważyłeś. Tak, co musisz jeść. Chlebem i solą was witam. bardzo długo ich wtedy nie było, teraz ich nie było ponad miesiąc, więc naprawdę to jest szmat czasu. Ja naprawdę mega zdążyłem się stęsknić za Szarlotką. Jestem tak za nią stęskniony, bardziej jestem stęskniony, przysięgam, za nią niż za rodzicami. Oczywiście tęsknię za Luką i za Angeliką, ale jednak za Szarlotką najbardziej. Jadę po nich, oczywiście przed tym jak zaczniemy serdecznie zapraszam was do wspólnego uśmiechu. Uśmiechnijmy się chociaż na momencik, tak aby nasz dzień stał się lepszy i żebyśmy byli po prostu pozytywnie nastawieni do tego, co nas dzisiaj spotka. Ja oprócz tego właśnie, jak będę już wracać od dentysty, podjadę jeszcze do kwiaciarni, tak aby kupić kwiaty dla Niuni i dla Angeliki, aby je miło przywitać. Oczywiście dla Luki dzisiaj mam poświęcony cały dzień, wieczorkiem się widzimy, więc to będzie taki prezent ode mnie dla niego po miesięcznej przerwie. No zobaczymy co się będzie dziać, więc tak, jesteście ze mną, jesteście, cześć! Oczywiście łyczek kawy. Stylówka, czek. Tak sobie jadę właśnie i mam nadzieję, że się wyrobię ze wszystkim, ponieważ bardzo mam mało czasu pomiędzy dentystą, a do dentysty w ogóle jadę do Rocker Smile, a ich przelotem. Ale tak sobie myślę, że zanim oni odbiorą walizki, których mają naprawdę dużo, i zanim wszystko nie ogarną, to trochę czasu minie, więc na pewno powinienem zdążyć bez żadnego problemu. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, żeby jeszcze kupić kwiaty. Będziemy do dentysty. Ja to się stresuję, ale będzie dobrze. Znowu do Rocker Smile oczywiście, bo nigdzie indziej nie chodzę. Rozwojemy zębami tylko i wyłącznie do Rocker Smile. Teraz słuchajcie na płukanie tym płynem, to jest woda utleniona chyba, ale nienawidzę tego. No ale cóż, trzeba to trzeba. Bardzo nieprzyjemny smak. Spróbujemy, że może tak. Pani właśnie mi zmierzyła temperaturę i poszło mi, że mam 34,5 stopnia. Dobrze, że jeszcze w ogóle żyje. Wizyta nie była jakaś mega długa, więc całkiem spoko. Jeśli chodzi o sytuację z moimi zębami, jest lepiej niż myślałem, jest wszystko praktycznie w porządku. Plus jako starszy brat zapisałem Lukę do ortodonty, ponieważ długo go nie było u ortodonty, więc został zapisany do ortodonty, żeby ogarnąć ten aparat na 31. Czuję się jak taki starszy brat jakiego. Za chwilkę jadę po nich na lotnisko. Według Fly Radar lądują za około godzinkę. Nie wiem, czy jest kwiaciarnia na lotnisku, bo jakby było, to by było chyba najlepiej, ale nie wiem, czy będę mógł wejść w ogóle na lotnisko. Dobra, kupimy tutaj kwiaty. Można zapakować to się? Coś takiego dać kolorowego jak ten? A można też tak, pewnie. Dobra. Super. Nic nie widzę w podglądzie, bo mogę włączyć, ale już kwiaty kupione. Nie możemy lecieć na lotnisko. Fajnie, że mam ten fly radar, że zawsze mogę sobie sprawdzić, w jakim miejscu oni już są i za ile lądują. I wiem, kiedy wylądują też. To jest mega wygodne pod tym względem, więc polecam wam bardzo mocno, bo wtedy wpisujecie sobie miasto, z którego wylatuje samolot, do miasta, którego leci i pokazuję wam, na jakiej wysokości, z jaką prędkością i za ile dolecą na miejsce i wasi bliscy. No, to jest bardzo, bardzo wygodne. Serio.
Jestem na lotnisku, właśnie zaparkowałem. A! I chcę wam powiedzieć, bo tak ogólnie nic nie mówię o Ewie, nie ma Ewy w ogóle na kanale. Ewa jest w Łodzi, robi pewien projekt, o którym się niedługo dowiecie, więc nie macie się o co martwić. Ewa jest cały czas, jesteśmy razem. Bo już ktoś napisał, czemu was jest tak mało razem, czemu was nie widuje. No jesteśmy razem, spokojnie, tylko Ewa ma swoją pracę, ja mam swoją pracę do wykonania i to jest normalne, że czasami takie sytuacje zdarzają się. Ja jestem już na lotnisku, za chwilkę zobaczymy, ile jeszcze pozostało lotu. Luce, Angelice i Charlotte. Dobra, lądują za 25 minut według mojej aplikacji. Więc ogarniamy się, bierzemy rzeczy i lecimy. Lecimy, żeby się spotkać. Naprawdę tak się maksymalnie stęskniłem za Charlotte głównie. To jest po prostu coś niesamowitego. Cieszę się, że dzisiaj ją zobaczę już. Ciekawe, czy mnie w ogóle pozna. To jest w ogóle hit. Kończę i widzimy się za chwilkę. Czuję się dzisiaj totalnie jak wtedy, kiedy przyjeżdża Luka. Co? Widzieliście ten film? Jeśli nie widzieliście tego filmu, to możecie zawsze sobie wejść i to jest film, który się nazywa Przywitałem ich chlebem i solą. Ile to już czasu minęło, ile to już filmu zostało nagranych, ile doświadczenia nabrałem, jeśli chodzi o vlogowanie. To jest w ogóle coś niesamowitego i jaram się niesamowicie. Teraz tylko szukam, gdzie tutaj można wejść, ale nie wiem, czy tutaj w ogóle można wchodzić. Zobaczę jeszcze na tablicę, o której dokładnie przelatuję, czy moja aplikacja mi na pewno nie kłamie. No, ale jest super, jaram się. Dobra, oczekujemy. Mamy tutaj Nowy Jork. Lot. I słuchajcie, lądują. Właśnie podchodzą do lądowania, więc za chwilkę będą. Zapomniałem jeszcze o tym, że też mam czas pod takim względem, że oni jeszcze muszą przejść kontrolę paszportową. Wylądowali. Pamiętam tylko tyle, że jak poprzednim razem nagrywałem film, to było tak, że miałem jeszcze aparat bez podglądu i miałem nadzieję tylko, że będzie ostrość, ale z ostrością było kiepsko. Tym razem powinno być okej, ale wylądowali i czekamy. Niestety ja mam taki niefakt, że Luka i Angelika zawsze mają ze sobą pełną walizek i na te walizki oni naprawdę będą pewnie czekać z dobrych 10 minut. A dla ciebie nic nie mam, dzisiaj mamy wieczór razem, tak? Dziękuję. Proszę bardzo. Piękny jest. A ja wiesz, że ciebie zobaczyły tutaj, że wyszłaś? Piękne. Starałem się. Zawsze coś takiego jest, że jak jesteś na lotnisku, zawsze jak wychodzisz, zawsze myślisz, aby ktoś mnie przywitał kwiatkami albo z tym napisem. Nie? A to jest. Tak, bardzo. Też tak zawsze myślałem. Przynajmniej kwiatki. Tak? Vloger nagrywać, pomagać. Pomagier, vloger. A poznajesz jeszcze? Dzień dobry. Poznajesz? Co to się... Nie poznaję. Ale uśmiechnę. Co? Zmieniła się czy nie? Nie no, jest o wiele większa, dłuższa jest. Dobra, chodź. Odebrałem ich, jestem bardzo zadowolony, oni teraz ogarniają mieszkanie. Ja teraz pędzę oddać Ewie klucz, ponieważ mamy jeden klucz na spółę, bo gdzieś się zapodział, ale musimy znaleźć stary. Znaczy jeszcze jeden klucz po prostu, więc jadę jej oddać klucz i wracam do Luki. Dzisiaj mamy męski wieczór, idziemy sobie dzisiaj coś zjeść, posiedzieć, pochillować, będzie bardzo miło. A was oczywiście zabieram ze sobą, no, będzie fajnie. Znaczy zabiorę was po prostu zamiast aparatu, po prostu wezmę ze sobą telefon. Ale co jest też piękne, że dzisiaj moja narzeczona jeszcze wróciła do domu po dwóch dniach i Ewa powiedziała do mnie, no, nie widzieliśmy się dwa dni, a ty nawet nie chcesz dać mi buzi i się zobaczyć. A Luka mówi, a ze mną się nie widział ponad miesiąc. I kto tutaj wygrał? Nie no, rzeczywiście żartujemy, to jest takie, wiecie, śmieszne wszystko. Tak zabawowo. No, ale cieszę się, że wszyscy bliscy są już tak, wiecie. Wszyscy razem jesteśmy. Wyjazdy są super, podróże są fajne, ale jednak tak ekipa to ekipa. Więc zawsze jest to miłe. Jest i moja. Co tam, Czikitka? No dobrze, kochani, bardzo. Ale kurde, ja ci chciałam dać buzię, ty mi z kamerą. Daj buzi, bo wszyscy się pytali. Dostałem pytania, czy my się już rozstaliśmy. Dlaczego? Czy ty sobie gdzieś, ja sobie gdzieś. Klucze oddane, wszystko ogarnięte i możemy jechać do Luki z powrotem. Dzisiaj męski wieczór. Idziemy na jakąś siszkę, na jakieś jedzonko, czegoś się napić. Będzie super. A teraz zobaczcie Warszawę.
sytuacja wygląda tak, że jesteśmy tylko z Luką. Byliśmy właśnie w knajpie, zjedliśmy. Spotkaliśmy naszą Witkę, którą serdecznie pozdrawiamy, bardzo nam miło. Właśnie teraz przeszliśmy jakieś 150 metrów dalej i teraz siedzimy na szyszy. Chłopaki robią zdjęcia z Ewą. Ewa się spotkała z moimi przyjaciółmi, a ja się spotkałem z moim przyjacielem. Taki podział. No, bardzo miło, bardzo miło. Korzystamy z tego, że dawno się nie widzieliśmy i teraz jest super. Ale jest naprawdę zajebiście. Jak ci się dzisiaj podoba nasze spotkanie? Bardzo fajnie. Brakowało mi tego, no wiesz, przez taki czas. Mówiłem się z Angelico, że dzisiaj wychodnę i bardzo się cieszę. Ale fajnie, naprawdę. Ja też właśnie powiedziałem, że zjedliśmy, teraz przeszliśmy 150 metrów dalej i czas na sziszę. Rozmawiałem z Angelico, no, że ludzie nawet podczas kwarantanny, jak są w związkach i są razem, to potrafią się już, kurde, aż pokłócić tak, że może się rozstaną nawet. To w sensie jest dużo statystycznie. Tak, bo info w ogóle właśnie, no, że dużo ludzi się rozstaje. Ja z Angelico spędziłem ponad miesiąc, 24 godziny na dobę. Ale my już tak, wiesz, przez to, że pracujemy z domu, to zawsze to tak też jest mamy. Inaczej. Jest inaczej, to prawda. Że kłótni było, to było, ale to jest takie... Są kłótnie, ale tak samo jak u nas. Jakby my jesteśmy cały czas... No my jesteśmy cały czas ze sobą, ludzie, nie? Ludzie, którzy pracują normalnie, codziennie, dzień w dzień, 8-16 są sami. Ale ja miałem ostatnio właśnie taką akcję, że Ewa mówi, o, wyjeżdżam do Łodzi, nie? A ja mówię, ej, tak, ty wyjeżdżasz do Łodzi bez mnie? Serio? Ja sam zostaję, nie? Ale wiesz, taka jakieś dziwko, o to mi chodziło, że dawno czegoś takiego nie było, wiesz, co chodzi, że dobra, coś nowego, że ja zostaję sam. Jakby nowe doświadczenie, cześć. Fajnie, że myśli do Polski, ktoś mnie rozpoznaje chociaż. No w końcu, w Stanach byłeś jednym z wielu. Jakbyś siedział i tak podchodzę do ciebie, nie wiem, Jake Paul siedzi i ty... Bo się boję. Siedzi Jake Paul i ty, ktoś podchodzi i mówi... O, Luka, cześć, cześć, oglądam cię z ludźcami. Zaraz Adrian przyjdzie. Oh yeah. Chyba, że zabłądzi jak zwykle. A gdzie wy jesteście? W Bollywood. A to w Indiach? Słuchajcie, było super. Ten film miał się pojawić już dawno, dawno temu. Ale niestety zapomniałem aparatu u Luki, go nie odebrałem, ale pojawi się dzisiaj, więc cieszę się niesamowicie. No, lecę, słuchajcie, montować dla was ten film. Tak, aby się dzisiaj pojawił i... No. I tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli podobało się, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli się nie podobało, zostawcie łapeczkę w dół. Jeśli podobało się średnio, to napisz, dlaczego podobało się średnio i daj łapeczkę w bok. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut. Ciao.